pakietu na sprawie wniosku do prezydenta w sprawie WPR-u. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego w gminie miejskiej Kraków. I tutaj również czekaliśmy na odpowiednie opinie i nie było czasu, żeby można było przygotować projekt uchwały wcześniej. Dlatego musimy teraz przyjąć ten projekt uchwały pod obrady, a później będziemy na ten temat rozmawiać. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem, wprowadzeniem tego wniosku pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc rozmawiamy na temat druku numer 279. I tutaj mamy wszystkie, tak, wszystkie już powiem. Już zostało w zarządzie. Zaraz będziemy mieli miejsca. Tak, mamy opinię z policji, ze straży miejskiej, z MOPS-u, nie ma przeciwwskazań. Jest to osiedle, już powiem, Jagiellońskie 25. Otwieram dyskusję. Myślę, że tutaj jeszcze będzie temat tych wizji lokalowych, gdzie dzielnica powinna w jakiś sposób protokół z tych wizji przedstawiać. Trzeba nad tym tematem się zastanowić, jak to zrobić. Może startałoby kiedyś spróbować być na taki. Ja myślę, że w następnym roku. W następnej kadencji. Zobaczmy. Dobra? Już zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu. Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego w gminie miejskiej Kraków.